Panie profesorze, panie ministrze, w takim razie tak, mówiliśmy dzisiaj o systemie szkolnictwa wyższego od Akademii Kopernikańskiej przez ustawę 2.0, ustawę o szkolnictwie wyższym, po rolę młodych naukowców. Jak pan to widzi, tak jakbyśmy spojrzeli holistycznie na to? Znaczy, przede wszystkim tutaj te akcenty są ważne, jeżeli mówimy o młodych naukowcach. Bo to, że tak powiem, jest takie wyzwanie, które jest mierzone latami do przodu, nie? Czyli jak ktoś wchodzi na tą ścieżkę, no to czasami są takie spektakularne efekty, czyli najmłodszy profesor, ale czasami ta ścieżka wymaga cierpliwości, efekty przychodzą sukcesywnie. Natomiast cały czas ten dialog, żeby patrzeć, jak system się sprawdza. No bo choćby kwestie płacowe są takim wyzwaniem, że tutaj sygnały z szkół wyższych, z instytutów, no są takie, że na rzecz gospodarki trochę tracimy tych talentów i no nie jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o sprawy płacowe. No i nad tym cały czas musimy pracować i też pozyskiwać sojuszników, bo w dobie takich gigantycznych wyzwań, które nas otaczają, czyli ten trudny, długi czas pandemii, teraz wojna na Ukrainie, wszystkie wyzwania i konsekwencje z tymi wydarzeniami związane, no to są naprawdę obiektywnie trudne czasy i przecieramy szlak. I konkurowanie różnych dziedzin życia, ta ważna, ta ważniejsza, jest. Nie? Natomiast my oczywiście nie tylko z racji, że Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale z takiego głębokiego przekonania, że słowo inwestowanie w dzieci, młodzież, w naukę no jest adekwatnym, bo to jest ścieżka rzeczywiście, która daje szansę na efektywne, najszybsze, najmądrzejsze wychodzenie z tych wszystkich problemów, a to jest wyzwanie takie historyczne, przed którym stoimy. I musimy pozyskiwać sojuszników do takiego sposobu rozumienia, żeby dla młodych naukowców te ścieżki naukowe wyznaczały absolutnie interesujące perspektywy. Część dlatego, że nauka, dochodzenie do prawdy, wielka przygoda intelektualna jest wartością sama w sobie, potrafi pokonać te inne bariery i powiedzieć, to nic, przetrzymam, bo robię coś fajnego, ale dla niektórych no, może być to taki dylemat wyborów, no i tutaj cały system powinien pomagać, nie? Ale też inteligentnie, no bo są takie unikatowe talenty, gdzie wszyscy czekamy na Nagrodę Nobla. Czemu nie? W końcu w różnych naukach, nie tylko w literaturze czy pokojowych, ale również w twardej materii mamy dużo do powiedzenia. I dzięki młodym ludziom, ja sam używam stwierdzenia i protestuję, jak jako Polacy używamy, że nie mamy czego się wstydzić. Ja mówię, nie, patrzcie na tych młodych ludzi, na młodych naukowców, mamy się czym chwalić. Nie? Możemy być naprawdę dumni i trzeba te okoliczności temu towarzyszące zmieniać na coraz lepsze. Trzeba być w tym dialogu, co możemy zrobić, co potrzeba, żeby te ścieżki karier pięknie się rozwijały, bo to się nie tylko tym osobom zwraca jako sukces osobisty, promieniujące na rodzinę i najbliższych przyjaciół, ale na całe społeczeństwo. To zmienia oblicze tego, co nas otacza, poprawia jakość życia każdego z nas. No i wszędzie musimy pokazywać, że to jest piękne. Nie? Dlaczego mamy kibicować Lewandowskiemu i ze Świątek siatkarzom? To jest super i ja sam jestem, że tak powiem, oddanym kibicem, ale kibicowanie młodym ludziom, którzy właśnie sięgają po te laury wiedzy, wymyślają piękne rzeczy, przecierają szlaki, są przykładem dla innych młodych ludzi, no to jest też taki rodzaj współczesnego patriotyzmu i oby te emocje były takie jak w tym życiu sportowym, żebyśmy trzymali kciuki za młodych polskich naukowców, a oni na pewno będą odnosili, bo już odnoszą sukcesy, z których wszyscy później jesteśmy dumni. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Świetne podsumowanie. Naprawdę.